Niemal 41 tysięcy godzin spędziliśmy w tegorocznym sezonie na rowerach Suwera. Rekord ilości wypożyczeń padł 24 czerwca, kiedy po rower miejski użytkownicy sięgnęli ponad 800 razy. Ogółem w całym sezonie ich liczba przekroczyła 82 tysiące. Najczęściej czas korzystania z miejskiego dwukołowca mieści się w godzinie, ale są przypadki, że spędzamy na siodełku znacznie więcej czasu. Miejski rower w bieżącym roku cieszył się znacznie większą popularnością niż rok wcześniej. Liczba wypożyczeń okazała się ponad dwukrotnie większa niż w 2021 roku. Podwoił się również łączny czas wypożyczeń, ale użytkowników aż tak wielu nie przybyło. W 2021 roku z systemu skorzystało 5109 użytkowników, a w roku 2022 niespełna 9000. W przyszłym roku Suwer będzie dostępny od 1 kwietnia. Sezon potrwa do 24 października 2023 roku. Czy będzie równie dynamiczny jak bieżący, nie wiadomo, ale potencjał jest. Na 17 stacjach umieszczono 160 rowerów, z których 142 to standardowe, kolejne 15 to rowery elektryczne. W mieście są również dostępne 3 tandemy. Na Suwerze użytkownicy tylko w zakończonym kilka dni temu sezonie przemierzyli ponad 267 tysięcy kilometrów. Rekordzista zrobił niemal 60-kilometrową trasę. Wiele wskazuje na to, że do przyszłych wakacji Suwer będzie miał za sobą 500 000 kilometrów.